huge and he's big, but he doesn't live on the edge of civilization or avoid people. He's really being used as a weapon, almost, a weapon of terror against the Israelites. There were various other big creatures in our ancestors' world, and Bigfoot might just be one category which somehow has been able to survive. The U.S. and Russia. The two countries share at least one thing: frequently reported alien encounters. Ultimately, they stumble across this strange 3-foot creature lying in the snow. Incredible claim by a respected Oxford researcher. He says he has proof that the Yeti, the abominable snowman of the Himalayas, is in fact real and its descendants are alive. Czy to przerażające olbrzymy, czy stworzenia skrywające się w ciemności? Coraz więcej tajemniczych nagrań pojawia się w internecie, a dzisiaj przedstawię wam kilka z nich. Jak dobrze wiecie, YouTube za takimi filmami nie przepada. Dlatego koniecznie zostaw łapkę w górę, żeby zasięgi filmu nie spadły. Dzięki temu zobaczą ten film osoby, które się interesują takimi tematami. Napisz komentarz olbrzym, a przypnę ci serduszko. Ukryty olbrzym za linią drzew. To nie tylko czujne oko nieznajomego, ale także gigantyczni mieszkańcy lasu mogą knuć przeciwko tobie. Kilka rodzin mieszkających w pobliżu dzikich obszarów w pobliżu Ontario, Kanada, cieszyło się weekendowym narciarstwem, dopóki niektórzy z rodziców nie zauważyli ciemnego olbrzyma, ukrywającego się za linią drzew na wyższym terenie, który obserwował ich. Zamiast panikować i natychmiast próbować uciekać z dziećmi, zdecydowali się zachować spokój i powoli wycofać się z tego obszaru. Chociaż nagranie zostało nagle przerwane, ten olbrzym podobno zniknął chwilę później. Tajemnica w śniegu. Słyszenie dziwnych dźwięków podczas wspinaczki na zaśnieżony szczyt to przydarzyło się jednemu wspinaczowi, który nie mógł się powstrzymać przed sprawdzeniem, co to było. Kiedy się zbliżył, zauważył coś niepokojącego ukrytego w śniegu. Stworzenie, które wyglądało jak obcy wpatrujące się w niego. I powiem wam, to nie było zwykłe dzikie zwierzę. Miało nieziemski wygląd, co sprawiło, że zaczął się zastanawiać, czy to obcy, nieznane stworzenie, a może nawet duch. Zanim to coś mogło cokolwiek zrobić, wspinacz zdecydował się wycofać, dbając o swoje życie. Człowiek na zaśnieżonym szczycie. Czy widzicie tę postać stojącą tam na ośnieżonym szczycie? Jeden z dwóch przyjaciół zauważył coś dziwnego na odległym szczycie góry. Przybliżył obraz i zobaczył humanoidalną postać. Naturalnie ciekawość wzięła górę i poprosił swojego przyjaciela, aby zatrzymał samochód, żeby mogli się przyjrzeć bliżej. Gdy ten materiał trafił do internetu, wywołał niemałe zamieszanie. Niektórzy ludzie spanikowali, podczas gdy sceptycy uznali to za iluzję. Ale wierzący upierali się, że to olbrzym górski, biorąc pod uwagę, jak bardzo przypominał człowieka. Co myślicie? Podzielcie się swoimi myślami poniżej. Zombifikacja. Mężczyźni rozmawiający z przypadkowymi nieznajomymi, którzy wydają się być opętani lub zombifikowani, może wydawać się odważne, dopóki nie zaczną się zbliżać. Materiał nagrany we wrześniu 2021 roku na obrzeżach Browning, Montana, pokazuje dwóch przyjaciół jadących samochodem, kiedy napotkali dziwnego mężczyznę. Sposób, w jaki ten człowiek zbliżał się do samochodu, skłoniłby każdego do natychmiastowej ucieczki. Dodatkowo, jeśli przyjrzeć się bliżej, wydaje się, że jego szyja była skręcona, co dodawało jego dziwacznej postawie jeszcze większej osobliwości. Sasquatch lub Yeti. W 1996 roku wspinacze górscy przemierzający Himalaje w Nepalu napotkali to, co uważali za Yeti. Podczas wspinaczki na szczyt to spotkanie uznano za autentyczne, głównie ze względu na niezwykle długie ramiona stworzenia w porównaniu do człowieka.
Przeniesienie tak ciężkiego kostiumu na te śnieżne wysokości dla żartu byłoby niesamowitym wyczynem w temperaturach poniżej zera, głębokim śniegu i częstych lawinach. To nie jest miejsce na beztroskę. Powaga tego terenu jest podkreślana przez setki ludzi, którzy zginęli na Mount Everest, najwyższym szczycie w Himalajach. Wrogość Yeti. Yeti są znane z wrogości wobec ludzi i ten materiał to potwierdza. Wędrowiec zbliżał się do szczytu, kiedy usłyszał przerażający dźwięk. Chwycił kamerę i zaczął nagrywać, uchwycając ogromnego Yeti, ryczącego i pożerającego swoją ofiarę. Mężczyzna, ukryty za tym, co uważał za bezpieczne miejsce, przypadkowo wydał dźwięk, a Yeti go zauważył i rzucił się w jego stronę, trzymając swoją ofiarę. W tym momencie myślał, że to jego ostatnia chwila, ale tuż przed uderzeniem Yeti poślizgnął się, spadając po zaśnieżonym stoku do doliny poniżej, a wędrowiec uciekł. Przemykające obce dinozaury. Sądząc po ich mowie ciała, wydaje się, że myślały, że mogą się wymknąć po dokonaniu jakiegoś psot. W lipcu 2020 roku opublikowano wideo pokazujące dwa dziwaczne stworzenia biegające po zaśnieżonej leśnej drodze. Przypominały ksenomorfy z filmów Obcy, co wywołało spekulacje na temat ich pochodzenia. Czy to możliwe, że są prawdziwe i że ich statek kosmiczny wylądował na Ziemi? Ponieważ zarówno zdjęcie, jak i wideo zostały przesłane przez nieznane źródło, szczegóły dotyczące tych stworzeń pozostają kompletną tajemnicą. Co myślicie o tych pozaziemskich istotach? Podzielcie się swoimi myślami w komentarzach. Łowca wielkiej stopy. We wrześniu 2012 roku Rick Dyer, tropiciel wielkiej stopy z San Antonio w Teksasie, twierdził, że schwytał wielką stopę za pomocą pułapki przynęconej moczem jelenia i wieprzowymi żeberkami zawieszonymi na drzewie. Zgłosił, że stworzenie pojawiło się w środku nocy, by ucztować, a on je zaskoczył i zabił. Dyer opisał zamrożone ciało jako mające 2,5 metra wysokości, 1,5 metra szerokości i ważące 363 kg. Jednak autopsja nie wykazała śladów po kulach, a domniemana lokalizacja schwytania wzbudziła dalsze podejrzenia co do autentyczności jego twierdzenia. Demoniczny obcy. Dokładna natura tego stworzenia o ludzkiej twarzy pozostaje przedmiotem gorących dyskusji z teoriami sięgającymi od obcych po demony. Przypadkowe zdjęcie na Instagramie, które szybko stało się wiralem, sprawiło, że wielu zastanawiało się nad pochodzeniem tego stworzenia. Niektórzy wierzą, że to prawdziwy dżin, demon lub obcy, podczas gdy inni sugerują, że to może być hybryda gadzia. Wśród spekulacji bardziej realistyczne teorie proponują, że to po prostu osoba z rozległymi tatuażami i modyfikacjami ciała, zachowująca się dziwacznie, aby wzmocnić swój dziwny wygląd. Być może to tylko ktoś potrzebujący kąpieli i balsamu. Drżące drzewa w lesie. Użytkownik Reddita, który był na szlaku turystycznym w dzikich terenach Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, zauważył coś bardzo niezwykłego. Zauważył kilka sosen ponad pół kilometra dalej, które wydawały się intensywnie drżeć. Teraz, chyba że byłby to ktoś lub coś gigantycznego, nie byłoby możliwe, aby tak duże sosny mogłyby się poruszać w ten sposób. To mogło być gigantyczne humanoidalne stworzenie, lub może nawet Yeti, które potrząsało drzewami, szukając czegoś do jedzenia. Ze względu na górzysty teren pokryty śniegiem, źródło nie było w stanie dokładnie rozpoznać, co to było. Futrzasty śnieżny demon. Grupa młodych alpinistów, którzy założyli obóz bazowy na noc w Nepalu, zauważyła przerażającego futrzastego śnieżnego demona skradającego się do nich. Miał świecące czerwone oczy, które błyszczały w ciemności i jedwabiste białe futro, bardzo podobne do futra górskich kóz. Poza podejrzanym spoglądaniem na nagrywającego i ich obóz, demon zachowywał spokój i nie wykonywał żadnych nagłych ani agresywnych ruchów. Oprócz oczywistego zastraszenia,
nie wydawało się, że chciał ryzykować. Wędrujący po stromej, śnieżnej górze. Coś wędruje po stoku tej góry. Ze względu na miękkość śniegu i stromość góry, byłoby to wyzwanie nawet dla najlepszych z najlepszych, aby tak swobodnie chodzić. 31 stycznia 2024 roku snowboardzista na szczycie góry Wuch przygotowywał się do zjazdu i obserwował możliwą lawinę, kiedy zauważył coś poruszającego się po stromym, zaśnieżonym stoku. Pomimo użycia najlepszych dostępnych lornetek, jedyne co udało mu się zaobserwować i udokumentować, to coś wędrującego po stoku. Ekspert dzikiej przyrody, który przypadkowo przebywał tam na wakacjach, skomentował, że spośród wszystkich zwierząt, jakie znał lub napotkał, żadne nie wyglądało ani nie poruszało się w ten sposób. Sasquatch w lesie Michigan. Wydaje się, że te łagodne olbrzymy są wszędzie. Odwiedzający Fort Wilkins w Michigan zauważyli tego Sasquatcha. Wydawało się, że jest znacznie mniejszy niż zwykłe obserwacje. Przechodził obok linii drzew, a gdy został zauważony, zatrzymał się i natychmiast usiadł, patrząc na nagrywającego. To nie była próba ukrycia się przez wtopienie się w otoczenie, ale raczej rodzaj wyzwania w obliczu konfrontacji. Źródło przerwało nagranie i opuściło obszar. Podejrzany Sasquatch. Eluzje tego stworzenia i fakt, że marnie ukryło się przed kamerą, sugeruje, że to niedoświadczony młodzik. Kierowca na pustyni Arizony zauważył tę nieznaną postać spokojnie idącą, dopóki nie zdała sobie sprawy, że jest obserwowana. Natychmiast zatrzymała się, zauważając czujne oko nagrywającego i desperacko próbowała ukryć się, używając otoczenia. Stworzenie, mające futro identyczne w kolorze do wyschniętych pustynnych krzewów, zminimalizowało swoją widoczność. Gdyby to była osoba, z pewnością prosiłaby o podwiezienie z piekącego pustynnego żaru. Skinwalker lub Rake. Takie chwile pokazują, że dzikie zwierzęta nie są jedynymi, o które trzeba się martwić, będąc samemu w dziczy. Na Instagramie w listopadzie 2023 roku pojawiło się nagranie, na którym widać wysoką, ale chudą postać ludzką przechodzącą obok kamery szlakowej, zaledwie kilka metrów dalej. Internauci z całego świata doszli do wniosku, że to był albo Rake, albo Skinwalker, ponieważ odpowiadało to opisowi obu tych stworzeń. Kamera została umieszczona przez użytkownika Airbnb, który chciał wynająć swoją wiejską chatkę na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Dzika przygoda. Nagrania z dronów zazwyczaj są super fajne, ale czasami stają się naprawdę przerażające. Dokładnie to przydarzyło się tym Rosjanom. Latali swoim dronem w dziczy, licząc na epickie ujęcia. Pilot drona zdecydował się zbliżyć do lasu, aby lepiej przyjrzeć się scenerii, ale zamiast drzew i strumieni dron uchwycił coś innego. Jego przyjaciel biegł przez las, krzycząc, a ogromny niedźwiedź deptał mu po piętach. Gdy dron przeleciał obok niedźwiedzia, ten odwrócił się i spojrzał, jakby mówił: "Następny jesteś ty". Co stało się z tymi facetami, pozostaje tajemnicą. Trzymajmy kciuki, aby wyszli z tego cało. Tajemnica olbrzymów. Olbrzymy były ukryte przed naszymi oczami przez wieki, ale teraz dzięki kilku wędrowcom w Brazylii mamy je na nagraniu. Ci wędrowcy spacerowali po górach, kiedy zauważyli coś dziwnego na szczycie wzgórza. Po przybliżeniu obrazu byli zszokowani, widząc tam olbrzymie postacie. Jeden z tych ogromnych stworzeń obserwował teren, dając znak, że wszystko jest w porządku, a potem inni zaczęli schodzić w dół. Sceptycy szybko powiedzieli, że to tylko wysocy ludzie, ale serio, ludzie nie rosną tak wielcy. Niektórzy wierzą, że te olbrzymy ukrywają się w górach od zawsze. Czy jesteś wierzącym, czy nie, jedno jest pewne, to nagranie to gigantyczna tajemnica czekająca na rozwiązanie.
The Rake. Eksploracja dziczy w ciemności. Nigdy nie wiadomo, co może tam czyhać. Dokładnie to odkryła ta grupa przyjaciół podczas swojej wyprawy. Natknęli się na małe bagno, w którym coś poruszało się w płytkiej wodzie, a potem wyłoniło się. Było to chude, blade, humanoidalne stworzenie, całe pokryte błotem od stóp do głów. Jego niezwykle blada skóra wyróżniała się i zdecydowanie nie wyglądało na człowieka. Niektórzy myśleli, że to Skinwalker, albo nawet kryptozoologiczne stworzenie znane jako The Rake. Czymkolwiek to było, z pewnością nie pochodziło z tej planety. Co o tym myślicie? Podzielcie się swoimi myślami poniżej. Pod wodospadem. Pewna kobieta cieszyła się pięknym wodospadem w Brazylii, kiedy wydarzyło się coś niewytłumaczalnego. Nagrywając wodospad, nagle w wodzie pojawiła się humanoidalna postać. Wyglądało na to, że przyszło podziwiać widok, ale gdy zauważyło ją i kamerę, szybko się wycofało. Kontynuowała nagrywanie, licząc na kolejny przelotny widok i rzeczywiście stworzenie znów wyjrzało, sprawdzając, czy odeszła. Widząc, że nadal tam jest, zniknęło ponownie pod wodą i już się nie pojawiło. Kiedy to nagranie trafiło do internetu, ludzie oszaleli. Niektórzy byli przekonani, że to prawdziwe, podczas gdy sceptycy mówili, że to sprytny montaż. Ale eksperci przeanalizowali wideo i uznali je za autentyczne. Zagadka z Broski. Mieszkańcy osiedla Broski myśleli, że natknęli się na pozaziemską tajemnicę, gdy zauważyli coś, co wyglądało na małego obcego leżącego w śniegu. Ten mierzący niecałe 30 cm humanoid o kobiecym wyglądzie przyciągnął uwagę internautów po tym, jak został uchwycony na kamerze telefonu. Ale chwila, zanim założymy coś, okazuje się, że to był tylko żart. Kiedy policja przeprowadziła śledztwo, nie znaleźli śladów obecności obcego. Zamiast tego odkryli grupę młodych żartownisiów, którzy stworzyli figurkę z kopuły i skóry z kurczaka, oszukując wszystkich, że to było prawdziwe. Więc chociaż oszuści nie zostaną ukarani, ich żart na pewno nas zszokował. Tajemnicze wycie. Co za dźwięk. Tak szeroki i głęboki, że źródło musi być albo gigantem, albo wielką stopą ukrytą głęboko w lesie. Kierowca ciężarówki zaparkowany na przystanku w stanie Oregon przy trasie numer 97 został zaskoczony głośnym, przerażającym wyciem dochodzącym z pobliskiego lasu. Natura tych dźwięków sugerowała, że źródło było większe i potężniejsze niż jakiekolwiek znane zwierzę, wzbudzając strach. Inni kierowcy i pobliska stacja benzynowa również zgłosili słyszenie tych niepokojących odgłosów. Powołując się na lokalne legendy o gigantycznych stworzeniach przypominających goryle w okolicy, wielu spekuluje, że te odgłosy są wokalizacjami wielkiej stopy lub podobnego tajemniczego bytu. Uciekający obcy. Poza bezpośrednią konfrontacją do niezręcznego spojrzenia nigdy nie pomyślałbyś, że obcy może uciekać. Inny myśliwy przeszukiwał las, kiedy niespodziewanie natknął się na tę postać obcego, która spacerowała, jakby była właścicielem tego terenu. Gdy zauważyli się nawzajem w tym samym czasie, myśliwy pozostał spokojny i nie wykonywał nagłych ruchów, choć obcy niemal natychmiast się odwrócił i zaczął uciekać. W wyniku tego myśliwy postanowił go ścigać, prawdopodobnie z ciekawości. Obcy był albo przestraszony, albo po prostu kazano mu nie mieć kontaktu z ludźmi. Jednak myśliwy, uzbrojony w potężną broń, mógł być również powodem. Nieznane leśne bestie. Charakter tej bestii można najlepiej opisać jako połączenie przerażającego czarnego niedźwiedzia i wilka. Myśliwy, poszukując zwierzyny, znalazł i śledził ślady sarny, które doprowadziły go do tej jedynej w swoim rodzaju leśnej bestii. Zwierzę było ukryte pod gęstą warstwą suchych gałęzi i wydawało się, że jest w trybie polowania, chodząc powoli i zbliżając się do swojej ofiary. Fakt, że ślady sarny doprowadziły go do tego miejsca, pozwala przypuszczać, że bestia zjadła sarnę i nadal była głodna. Natura tego zwierzęcego potwora pozostaje tajemnicą. Wielka stopa na szczycie góry. To prawie zaskakujące, jak gigantyczna wielka stopa może dostać się na ekstremalnie strome i izolowane, wysokie tereny górskie. Robotnicy budowlani w Acapulco w Meksyku pracowali nad naprawą starego mostu przy wiejskiej drodze,
gdy jeden z nich zauważył gigantyczną, futrzaną postać, która według niego obserwowała ich. Myśląc, że tylko ciekawie przygląda się ich pracy, niektórzy z członków ekipy na Ziemi uwierzyli, że to może być świadome swojego terytorium, szczególnie że most był częścią małego planu budowy miasta. Tajemniczy olbrzym w jaskini. To zdjęcie i nagranie uchwycone 13 stycznia 2023 roku mogą wyjaśniać, dlaczego eksploracja jaskiń na Chybił trafił nie zawsze jest dobrym pomysłem. Poszukiwacz przygód zauważył nieznanego olbrzyma z daleka w jaskini w Meksyku. Chociaż wielu uważa, że to wielka stopa, to nie do końca tak wygląda. Pomimo dużej odległości, olbrzym zauważył nagrywającego i jego grupę, być może nie docenił naruszenia swojej prywatności, co sprawiło, że mądrze było poczekać na zmierzch przed opuszczeniem tego obszaru, aby uniknąć potencjalnego niebezpieczeństwa.